Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny temat, temat dotyczący kwestii teologicznych. Na ile kwestie teologiczne mogą być właśnie przyczyną dla napomnienia, dla wykluczenia. I to jest temat szeroki. Nie sądzę, żebym go wyczerpał dzisiaj, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka rzeczy uda mi się powiedzieć. Po pierwsze, spójrzmy na to, co mówi apostoł Paweł w 15 rozdziale 1 Koryntian. Mówi, że generalnie wierzymy w Ewangelię. To jest treść naszego chrześcijańskiego objawienia. I myślę, że Ewangelię rozumiemy nie tylko w kontekście wąskim, jako jakieś, powiedzmy, główne treści zawarte w Piśmie Świętym, chociaż niewątpliwie można w jakiś sposób te główne treści wyabstrahować od całości, ale ja bym powiedział, że co do zasady, kiedy pytamy o pewne zasady Ewangelii, no to musimy też odnieść się do tego, na jakiej podstawie wierzymy w te zasady Ewangelii. Ja bym powiedział, że ostatecznie wierzymy dlatego, że wierzymy, że Nowy Testament i Stary Testament są Słowem Bożym. Jeśli nie mamy takiej wiary, no to tak naprawdę warto zadać pytanie, na jakiej podstawie wierzymy w zmartwychwstanie czy śmierć Jezusa Chrystusa, czy na podstawie nauki. Jeśli na podstawie nauki, no to tak naprawdę ta wiara nie jest wiarą chrześcijańską. To jest jakaś forma, można powiedzieć, no czego, jakaś forma światopoglądu świeckiego, w którego skład wchodzi wiara w zmartwychwstanie Chrystusa, ale na pewno nie jest to wiara w Boga, który przemawia. A wiara w Boga żywego, który przemawia, niewątpliwie jest podstawą chrześcijańskiej wiary. Hebrajczyków 11 rozdział mówi o tym, że ktokolwiek w ogóle, że musimy wierzyć w to, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak mówi werset 6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Czyli zwróćmy uwagę, że ta wiara w istnienie Boga, wiara w Boga, który żyje, który interweniuje, ale również wiara w Boga, który objawił się w Jezusie w Chrystusie, objawiał się wiarygodnie w objawieniu o Jezusie Chrystusie, które dali Jego apostołowie. To jest podstawa. To jest chrześcijaństwo. Wracając do tematów teologicznych, ja bym powiedział, że są na pewno dwa rodzaje błędów. Jeden rodzaj błędu to jest rodzaj błędu taki, że po prostu źle interpretujemy Pismo Święte. No, ktoś chce interpretować dobrze, chce wierzyć, ale źle interpretuje. No i w takiej sytuacji myślę, że powinniśmy po prostu taką osobę pouczyć i oczekiwać, że w jakimś odpowiednim momencie, może nie za krótkim, ale też nie za długim, po prostu to nauczanie przyjmie. Ale są osoby, które z różnych przyczyn odmawiają takiego przyjęcia, takiego napomnienia. No i widzimy na przykład w pierwszym liście Jana, gdzie apostoł Jan mówi, że słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Co to znaczy? To znaczy, że on widzi, że są ludzie, no, którzy są takimi małymi antychrystami, którzy jakby, mimo tego, że tego ostatniego antychrysta nie ma, no to oni tak naprawdę już zapowiadają swoją postawą, swoim lekceważeniem Ewangelii, zapowiadają tego ostatniego. I mówi, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina, no oni już są. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca, a kto wyznaje Syna, ma i Ojca. I zwróćcie uwagę, że te zasady są bardzo ostre, jest wyraźnie powiedziane, że jeśli ktoś nie zgadza się z objawieniem związanym z Synem, nie ma Ojca. Czyli nie może być tak, że ktoś mówi, ja jestem taki fajny, wierzący człowiek, ale na przykład nie wierzę w bóstwo Jezusa, albo nie wierzę w pełne człowieczeństwo Jezusa, ale jestem dalej wierzący. No nie, Jan mówi, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. To jest bardzo twarde. A z drugiej strony, kto wyznaje Syna, ma też Ojca. Czyli zwróćcie uwagę, jeśli ktoś wierzy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, wierzy Mu właśnie, że jest tym, który został posłany od Ojca, jednorodzony Syn Boży, w pełni człowiek, w pełni Bóg, no to taki człowiek ma zbawienie, bo Chrystus jest właśnie posłany po to, żeby nas połączyć z Ojcem. A więc są pewne doktryny, bez których nie można być człowiekiem wierzącym. Można dyskutować. Ja chyba dzisiaj bym nie chciał takiej pełnej listy takich doktryn zrobić, bo nie jest to proste. Ale ja bym powiedział, Trójca Święta, istnienie Boga,
Jezus Chrystus, osobowość Ducha Świętego. No, takie podstawowe doktryny dotyczące zbawienia, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, jest z łaski Bożej, jest dane darmo, że właśnie wiara jest tym, co ma nas łączyć. Ale również historie biblijne. Jeśli ktoś nie wierzy tak naprawdę w biblijną historię zbawienia, możemy zadać pytanie, no, na jakiej podstawie uważamy go za osobę nawróconą i wierzącą. No, może ona jest osobą nawróconą i wierzącą, ale czy tak faktycznie, no, to Bóg wie. Jakby, no, są pewne rzeczy, których my się musimy trzymać w nadziei, że Bóg ma trochę poszerzone poznanie i w związku z tym pewne osoby przyjmie, ale my powinniśmy mimo wszystko trzymać się tego, co jest dla nas możliwe do weryfikacji, mając nadzieję prywatnie, że może Bóg sięga dalej. I w końcu pytanie właśnie o dyscyplinę zborową. No, niewątpliwie, jeśli ktoś naucza fałszywie, no to niestety, ale tak jak apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, chyba, że tym trzeba zatkać usta, tym fałszywym nauczycielom. No, to jest dosyć radykalne stwierdzenie, ale tak mówi. Innymi słowy, nie dopuścić do nauczania, nie dopuścić do tego, żeby fałszywe nauki się rozprzestrzeniały. I to jest jakby jedna kwestia dyscypliny zborowej, a druga kwestia to jest kwestia wyłączenia. Ja bym powiedział, to są dwie różne kwestie. Jedna to jest kwestia tego, że pewni ludzie nie powinni nauczać, jeśli się chwieją w swojej wierze, a drugą rzeczą jest to, że jeśli ktoś już jest poza chrześcijaństwem i nie wierzy, no to trzeba to po prostu stwierdzić. Czym innym moim zdaniem jest kwestia wątpliwości, o czym też już niejednokrotnie mówiłem, ale czym innym jest świadome, rozmyślne nauczanie czegoś, co jest wbrew chrześcijańskiemu objawieniu. No, tacy ludzie nie powinni być pośród nas. I tyle, bo byli pośród nas, ale okazało się, że nie są z nas. Też tak jak mówi pierwszy list Jana. Bo tak jest, że nie wszyscy, którzy są pośród nas, są z nas. I to też może być przykre, ale taka jest rzeczywistość. Panie, daj nam wszystkim trwać przy Tobie, daj nam się cieszyć z tego, co mamy objawione. Daj nam, Panie, nie kombinować, ale ufać, wierzyć, szukając, mając różne pytania i wątpliwości, ale jednocześnie być dość pokornymi, żeby przyjmować Twój autorytet, Twoje słowo i nim się karmić na każdy dzień. Z Bogiem i do zobaczenia.